Nazywam się Anka Płucienieczak-Babilon. Mam 35 lat. I od ponad roku choruję na raka szyjki macicy. Jak myślę o sobie i o swoim podejściu do lekarzy, to można to określić tylko jednym słowem – hipochondryk. Dlatego ja co roku robiłam sobie USG i robiłam sobie cytologię. I pomimo takich systematycznych, regularnych badań, w momencie, w którym wykryto u mnie raka szyjki macicy, to niestety ten nowotwór był już w stadium zaawansowanym z przerzutami do węzłów chłonnych. Co ciekawe, miesiąc przed diagnozą, która była konsekwencją pobrania wycinków do badania histopatologicznego, lekarz ginekolog powiedział mi, że generalnie nie mam się czym martwić, wszystko w porządku, to nadrzelka kontaktowa. I gdyby nie to, że jestem dosyć upartą osobą, hipochondrykiem i lubię zawsze dotrzeć do źródła problemu, to pewnie by mnie już nie było na tym świecie. Pierwsi lekarze, do których trafiłam, to relacja była słaba, dlatego że nie zdiagnozowali mi nowotworu. Niestety w Polsce tak jest, o czym przekonałam się na własnej skórze, że jeżeli do ginekologa przychodzi relatywnie młoda osoba i przychodzi z problemami właśnie ginekologicznymi, to bardzo często te problemy są bagatelizowane. Dokładnie tak samo było z moją nadżelką, którą wiem, że miałam od kilku dobrych lat i lekarze mówili, jak urodzi pani dzieci, to my się tym zajmiemy. No niestety sprawy się tak potoczyły, że ja jestem już po radykalnej operacji usunięcia macicy, dzieci już nigdy nie urodzę. Na początku miałam ogromny żal do lekarzy, którzy nie rozpoznali u mnie choroby. Mówi się, że rak szyjki macicy rozwija się od 7 do 10 lat. Jeżeli się robi regularne badania, to on będzie wcześniej wykryty i wtedy jest w 100% uleczalny. U mnie, pomimo tego, że te badania były robione, rak nie został wykryty, ja w tym momencie walczę o życie. Mówiąc prosto. Odkąd leczę się w Centrum Onkologii na rentgena, myślę, że trafiłam do najlepszych specjalistów, na których mogłam trafić. Po pierwsze, ja się praktycznie nie zatrzymałam. Przez całe leczenie praktycznie nie przestałam pracować. Jestem cały czas aktywna zawodowo, uwielbiam swoją pracę i ta praca daje mi siłę do działania. Poznaję nowych ludzi, wychodzę na zewnątrz, staram się z jednej strony poznawać nowe rzeczy, na przykład będę się uczyła jeździć na rolkach, a z drugiej strony staram się docierać i wspierać tych ludzi, którzy przechodzą przez co ja przechodzę. Wszystkim, kogo spotykam, mówię, jeżeli idziesz do ginekologa, to pamiętaj o tym, żeby robić cytologię szczoteczką, a nie patyczkiem, bo tylko cytologia zrobiona szczoteczką jest miarodajna. Być może gdybym ja miała robioną cytologię szczoteczką, to nie byłabym teraz w takiej sytuacji, w jakiej jestem. Po pierwsze, nie wolno się załamywać, bo diagnoza jest diagnozie nierówna. Po drugie, nie należy patrzeć na statystyki. Ja na początku bardzo się martwiłam tym, co wyczytałam w badaniach. Gdybym miała się przejmować statystykami, to de facto 2 miesiące temu przekroczyłam już swój deadline, bo w przypadku raka szyjki macicy statystycznie po stwierdzeniu przerzutów odległych długość przeżycia to jest 5,5 miesiąca, no i ja właśnie dochodzę do 8 i wcale się nie czuję, jakbym była chora. Druga diagnoza. Koniecznie sprawdzajcie te informacje, które dostaniecie od lekarza. Najważniejsze jest to, żeby wymagać od lekarzy wszelkich informacji. Macie prawo wiedzieć. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek wątpliwości, to macie prawo dowiedzieć, jak wygląda leczenie, co lekarz planuje, skonsultować to z jakimś innym lekarzem i dopiero wtedy podejmować decyzję. Nic na szybcika. To jest wasz czas i wasza decyzja. Trzecia rzecz. Nie ma... Z tą chorobą, z rakiem, nie trzeba się wcale chować po kątach. To nie jest tabu. Jak zaczęłam mówić głośno o raku, okazało się, że wszędzie naokoło jest ktoś, kto albo przeszedł przez raka, albo ktoś z rodziny przez raka przeszedł. W momencie, kiedy zaczynamy o tym mówić, ludzie dzielą się z sobą swoimi historiami i okazuje się, że możemy dostać pomoc z takich stron, której nigdy się tego nie spodziewaliśmy. I czwarta rzecz. Trzeba być szczerym, zwłaszcza z rodziną. Trzeba szczerze rozmawiać o tych emocjach, które w nas są, które nas męczą, o lękach. Ciężko jest powiedzieć, boję się, że umrę, ale to jest naturalne. I w momencie, kiedy te nasze lęki wypowiemy,
to one przestają być takie straszne. To trochę jak z tymi koszmarami w środku nocy. Warto o tym mówić, bo wypowiedziane emocje są łatwiejsze. Co ja mam? Mam wiewiórki. Teraz tego pewnie nie widać, bo mam zieloną chustkę, ale zanim zaczęłam chorować, a właściwie zanim zaczęłam chemioterapię, w trakcie której jestem obecnie, miałam burzę rudych włosów i wszyscy nazywali mnie wiewiórka. W momencie, kiedy zachorowałam, pomyślałam sobie, że potrzebuję mieć jakiegoś swojego awatara, spersonalizowaną siłę, która pozwoli mi wygrać z chorobą. W związku z tym napisałam do dziewczyny, która prowadzi profil na Facebooku, Torba Dżwombat, i rysuje takie piękne, śmieszne zwierzątka. Pierwszym rysunkiem, który dla mnie narysowała, była taka wiewiórka, która de facto mówi nam, że w każdym z nas jest superbohater i czasami potrzebujemy tylko albo tego pozytywnego pchnięcia w stronę bohaterstwa, albo niezbyt przyjemnej sytuacji, jak było u mnie, żeby tego superbohatera w sobie odkryć. Drugi rysunek, który został dla mnie narysowany, to jest ta moja bohaterska wiewiórka, która już odkryła w sobie Supermana i z całą mocą pokonuje raka i skopuje mu tyłek. I tak jak ta wiewiórka skopuje temu raku tyłek, tak ja już od roku walczę z tym wstrętnym skorupiakiem i już niedługo na pewno wygram.